gdzie jesteś? Panie! Panie! Bardzo dobrze. Skrybo, bardzo dobrze, że cię widzę. Proszę mi powiedzieć, co tam się przy bramie, gdzie jakieś burdy, hałasy są, ktoś w bramę kopie? Panie, to przy bramie, ale spokojnie, jest tam święty Piotr, na pewno sobie poradzi. Spokojnie, nie pchajcie się, rozmawiam, ja wam zaraz to załatwię, nie pchajcie się. Ty gruby, zaraz wyskoczysz na koniec kolejki. Czekajcie, ja wam to załatwię. Idzie święty Piotr i bardzo dobrze, że idzie, bo jakby nie szedł, to wiadomo, że było, że nie idzie, nie? Ale idzie, o. Święty Piotrze, co tam się dzieje? Panie, przybyli Polacy. Znowu? Tak, są niezadowoleni ze swojej historii, mają do was żal. Tak, ciekawe, co ja mam z tym wspólnego. No, ktoś im doniósł o magicznej księdze, która zmienia przeszłość. Jak to ktoś im doniósł o księdze? Ja nic nie wiem. Ja też nie. Zawsze ktoś musi podpierdzielić, no zawsze ktoś podpierdzieli, no. No taki naród, no. No co mi powiedzieć, bo tam czekają? Powiedz, że oddzwonimy. O, dobra, to ja im tu do domofonu powiem, żeby nie łazić, także... słuchajcie Polacy, jest taka sprawa, że szefu mówi, że się dzwonimy, mamy jeszcze wasze komóreczki, także jesteśmy in touch. Jakby coś, to walcie na błękitną linię. Ej, gruby, co się cieszysz? Co się gruby cieszysz? Co? Myślisz, że przez Rubina nie widzę? Czekajcie, bo zaraz... Panie! Co jest? Jest problem. Polacy rozpoczęli strajk, powiedzieli, że jak nie spełnimy ich żądań, to nam ten cały grajdołek rozwalą. Przy czym oni nie użyli słowa rozwalą. Dobra, ja tu rewolucji nie potrzebuję. W takim razie, święty Piotrze, idźcie i coś im obiecajcie, ale coś takiego ekstra. Może wizy do Stanów? Coś bardziej przyziemnego. Na Białoruś. Dobra, okej, obiecam. Dobra. Słuchajcie Polacy, jest mała zmiana. Dla ciebie gruby żadna. Szefu trochę mięknie, także możemy wam coś obiecać. Ale zanim to nastąpi, muszą się znaleźć moje klucze od bramy. I te miedziane zdobienia też. Gruby, wyskakuj z reklamówki. Już. O co się dziwisz, że wiem? Wiem. Dzięki, Judasz. Dobra. A teraz tak, na początek możemy wam obiecać 3 miliony mieszkań do wybudowania, pakiet cyfry plus na rok i nowy Windows 9.5 na dyskietce. O. Uspokoili się? A, dorzuciłem jeszcze 2 zimówki do żuka, także... Dobrze, w takim razie, Skrybo, proszę mi przybliżyć historię tych... Polacy. Polacy, historię Polacy, proszę. 966 chrzest Polski! Bardzo ładnie się zaczęło, czego chcą? Na ślub mieszka z Dobrawą. Pamela to ona nie była, nie? Dobrze, ten Dratewka ją siarą zaciukał. Dalej. 1410 wygrana bitwa z Krzyżakami pod Grunwaldem! A, i bardzo mi się to podoba. Panie, jak podoba? Przecież ci Krzyżacy to nasi byli. Dalej. 1772, pierwszy rozbiór Polski. Polacy dopiero po 123 latach odzyskują niepodległość. A można, widzisz, a można. Panie, ale zaraz potem był rok 1939. Ja wtedy trochę chorowałem. Wiem, Józefa było. Dalej. 1989 Polacy ostatecznie odzyskują niepodległość! O, i od tej pory to już chyba same sukcesy. To jest. No nie do końca. Co? No nie do końca, można by rzec, że dopiero ostatnie 2 lata wstecz do tyłu były normalne. Jak to ostatnie 2 lata wstecz? No tak, no popatrzcie sobie, tylko rozpoczęto walkę z korupcją, wprowadzono program Solidarnego Państwa, wykryto układ! Chyba okresowy. Chłopaki, nie kłóćcie się, no ważne jest to, że są niezadowoleni. Dlatego ja proponuję na początek tych Polacy gdzieś przenieść. Ale gdzie? Najlepiej do Stanów Zjednoczonych, to bogaty kraj, problem się zrobi. O, i bardzo dobrze na to czekałem. Stany Zjednoczone przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. 966 ślub Mieszka i Pocahontas!
1410. Wygrana bitwa z Cheyennami pod Greenland, niedaleko Boston, Massachusetts. 1772. Kanada, Meksyk i maleńka wysepka Pictou dokonują pierwszego rozbioru Polski. 2005. Do władzy dochodzą dwaj bracia, Jehu and Jarek. Nie no, to jak oni doszli do władzy, to zaraz wszystko pieprznie. Po dwóch latach wszystko pieprzło. Co jest z tymi Polacy nie tak? No święty Piotrze, no co jest z nimi nie tak? Nie wiem, panie, może z nimi coś cywilizacyjnie jest nie tego. Czyli co tego? Nie wiem, może trzeba dać im więcej czasu na rozwój. O, ja proponuję przenieść ich do starożytnego Egiptu. Jak są tacy cwani, zobaczymy, czy sobie tam poradzą. Tam sobie jeszcze nikt nie poradził. Bardzo dobre. Starożytny Egipt przenosimy, proszę bardzo. Czytajcie, co wyszło. W czasie budowy piramidy doszło do strajku. Na czele zbuntowanych robotników stanął nieznany z imienia robotnik z wąsami. Polacy żądają założenia wolnych związków zawodowych. Faraon nie wyraził zgody. Polacy po uprzednim ograbieniu większych miast opuszczają Egipt. Z oddalającego się tłumu zdało się słyszeć znajome dźwięki. Jak leziesz, chuju, spierdalaj! No ludzie, no kto ich tego nauczył? No ludzie, tak nie wolno mówić, no! To Polacy, znasz ich. Mam dość, idź powiedz, żeby szli do diabła. Co? Przecież oni stamtąd wracają. Powiedz, żeby szli jeszcze raz. No dobra, ja pójdę pod bramę i powiem, ale nie wiem, jak zareagują, naprawdę nie wiem. Uważaj na siebie, Piotrek! O. Zobacz. Znowu Lucyfer dzwoni, widzisz, pan, widzisz? O. Halo? Bogu, co ty odpierdzielasz, ty, no chłopie, no nie przyznaj mi tu więcej Polaków, bo ja nie daję rady, ty, no czwarty tydzień chlejemy. Takiego chata to ja nie miałem od czasu wizyty rozkchny, no. Bogu, dobra, Bogu, no ty, no nie przyznaj mi tu Polaków, nie wiem, kogokolwiek, Azerbejdżanczyków mi przyszli, Watykańczyków, ale nie Polaków, nie, Bogu. Lucjan. No Lucek, no kogo mam ci przysłać? Nie wiem, kogoś spokojnego, nie wiem, czubówne. Bo nie wiem kogo, taka sprawa jest w ogóle, ty, nie wiesz, to ma kawalerkę do sprzedania? Nie wiem. O, nie wiesz. Ja tam nie go zaganiałem, ale... słuchaj, tak, jeszcze taka jest jego kwestia. Powiem ci, jak Polacy tutaj mnie takie piosenki nauczyli, ty, posłuchaj, normalnie, ale ty, taki hicior u nas, ty, posłuchaj. Śpiewają tak, do nieba nie chodzę, to jest mi nie po drodze, muszę żyć w zachęci towarzyskiej. Tak, mam te śpiewanie. Lucja! Bogu, ty, a jak mi tutaj z ruskimi normalnie, jakie tarcia mają chłopie, jak oni się kłócą, napierdzielają ze sobą, ty. Rusy im śpiewają taką piosenkę, jak się Polacy wkurzają, ty, normalnie, mówię ci. Wiesz, co Rusy im śpiewają? Co?